Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu. Wspominaliście wczoraj w głównej mierze, że odcinki z klikania bardziej wam się podobają niż takie podsumowujące. No wiadomo, nieraz jest tak, że nie mogę kilka dni nagrać, tak jak było ostatnio, więc po prostu musiałem nagrać takie podsumowanie, żebyście byli na bieżąco, ale dzisiaj już na spokojnie możemy sobie nagrać odcinek z klikania, więc po prostu to zrobimy. Fajnie, dlatego że wczoraj wieczorem udało nam się odblokować strefę mroku. Jak widzicie, troszkę już tutaj tornada poklikałem, ale niedużo, tak mówię, że zostawię na odcinek, także dzisiaj z tym tornadem się pobawimy się też może tutaj ze zwykłymi lochami, dlatego że już widziałem, że na tego pana mamy 1,5%, także możemy troszkę popróbować i go tutaj poklikać. Może najpierw zaczniemy od tornada, zobaczymy jak to wyjdzie. Także dzisiaj będzie właśnie tego typu odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać. Wczorajszy odcinek fajną ilość zrobił, przypomnienie wam, że tak powiem, poskutkowało, dlatego że większość osób zostawiła te kciuki w górę. Także git, dzisiaj również możecie o tym pamiętać. Oprócz tego jeszcze kciuka, oprócz tego jeszcze subskrypcję z dzwoneczkiem możecie zostawić. I jeszcze pamiętajcie o wbijaniu na Discorda i na Twitcha, dlatego że na Twitchu będzie dzisiaj live o godzinie 18, a na Discordzie no to wiadomo. Tyle, chyba z bloku reklamowego to tyle i możemy zaczynać. Co się zmieniło od wczoraj tak naprawdę? Nie pamiętam, czy wczoraj już mieliśmy ten kawałek lustra. W każdym razie tutaj nam doszedł, jeszcze nam został bodajże jeden do znalezienia. Także no liczę cały czas, że tutaj, a może w ogóle sobie jakiś atak zrobimy, bo i tak tutaj możemy, na przykład tego pana, żeby zawsze tu do klaserka troszkę, tutaj sobie usuniemy go i okej. Zawsze to tam troszeczkę procent do klasera. Poleciał mi jeszcze klejnot na inteligencję, tylko gdzie? Chyba ten, dokładnie 275 inteligencji. Także póki co mam tutaj 3 klejnoty z 10 kopalni, więc git. No i tak jak mówię, wczoraj troszeczkę tego tutaj tornada porobiłem, ale nie jakoś dużo, mówię, że zostawię to na odcinek. Czy coś jeszcze ciekawego się zadziało? Chyba nie. Aha, 10 dni aktywności w gildii. Zrobiliśmy sobie osiągnięcie, to mi dzisiaj wskoczyło. Gdzie to jest? O tutaj, solidność, bądź aktywny w gildii przez 10 dni, bo no wiadomo, już od 10 dni w tej gildii codziennie dołączamy do wypraw i tak dalej. No i czy coś jeszcze tutaj ciekawego? Chyba nie. Chyba że coś w stylu, że odblokowaliśmy tą strefę mroku, ale nawet nie wiem, czy jest takie osiągnięcie. Nie, wygląda na to, że nie ma. Dobra, więc generalnie tyle. Także no jestem zadowolony, bo w sumie tak jak mówiłem na wczorajszym odcinku, taki nasz na razie powiedzmy cel, jeżeli chodzi o tego maga, no to było właśnie zdobycie tego klucza do tej strefy mroku. Zawsze to nam troszeczkę expa wpadnie, troszeczkę nam wpadnie też tutaj golda, no i dzięki temu myślę, że te lochy dalej będziemy mogli ruszyć. Mamy też odblokowany już cyrk grozy, niestety na cyrk grozy w tym momencie mam jakoś 0,40% szansy w porównaniu właśnie do, tak jak mówię, tej twierdzy posępnego czerepu, gdzie mamy 1,5%, także no raczej lepiej się zająć nią. Może na początek tak, wrzucimy sobie coś do kibelka, w tym momencie tak, od razu damy to dla Kunegundy, powoli już tutaj będziemy ich zbroić, będziemy itemki musieli wrzucać tak naprawdę do kibla, tej itemki z tornada, żeby tutaj ubierać te pachołki, żeby po prostu, no żeby coś tam mieli, nie? Wiadomo, że to nie jest jeszcze takie ubranie, ale zawsze coś tam pomoże, a potem jak już będziemy robić strefę mroku i wieżę, to wtedy te itemki będziemy im dawać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie tutaj o te itemki z tego tornada, no to one nie są jeszcze jakoś tam bardzo drogie, więc po prostu będziemy je wrzucać do toalety, no i tak jak mówię, no może dawać jakimś pachołkom, no chyba że nam wylecą pierścionki, no to pierścionki możemy jak najbardziej dać sobie tutaj do wiedźmy, no bo dzisiaj akurat chcę. Dobra, czyli co, chyba zaczynamy od tego tornada, zobaczymy jak to nam w ogóle pójdzie. No myślałem szczerze mówiąc, że zrobimy, tak jak mówiłem zresztą wczoraj na odcinku, że zrobimy więcej. Czy ja tu w ogóle coś mam dla was zapisane? Nie, wszystko już wam wczoraj pokazałem. Myślałem, że tego tornada zrobimy więcej. Natomiast wydaje mi się, że chyba nie, no bo zobaczcie, że już tutaj nam dość sporo jednak tego HP zabierają, więc no tutaj wiadomo, no nie jesteśmy berserkiem. Berserkiem pewnie byśmy na luzie polecieli do jakiejś tam powiedzmy, nie wiem, 80 piętra czy nawet dalej od buta, no ale tutaj tym magiem na pewno tak łatwo to nie pójdzie. Dobra, widzę, że nic nie ma niestety dla wiedźmy, także okej, no może polecimy w ten sposób. Tutaj akurat jakaś broń, byle co, na razie żeby im tylko założyć. No mówię, równie dobrze mógłbym to w teorii sprzedawać, ale to może jak już ubiorę te pachołki, to może wtedy zacznę sprzedawać. A w ogóle zobaczmy, co tu mamy, siła, szczęście, a to jest zręczność, wytrzymałość. Dobra, no to już lepiej tą siłę, szczęście. Tu mamy siła, zręczność, tu mamy zręczność, szczęście i coś jeszcze jest. A, to zwiadowcy mamy sporo, widzę. To też mu możemy ubrać. Buciki na zręczność.
powiedziałeś, okej, okay, no to na zręczność mogą być, dobra, i całą resztę możemy w sumie najpierw rozmontować, a później ewentualnie już będziemy sprzedawać. Tak mówię, no żeby ich tylko, co tu jeszcze potrzebujemy? Dla maga, no to nic, bo na magu mamy dużo itemków swoich do kibla, tylko trinketu potrzebujemy, no i tu potrzebujemy, no jeszcze parę rzeczy, dobra, no to lecimy dalej. Tak jak mówię, no zawsze to na pewno coś tam nam pomoże, no ale wstępnie lecimy, no zobaczcie, no leci jakoś ten level. Dlaczego ja na razie chcę wbić to tornado? No bo tym to tornado, jak widzicie, pada łatwo, a zawsze to większy level da nam więcej procent szans na pokonanie na przykład tej twierdzy posępnego czerepu. Pamiętamy, że naszym takim, powiedzmy, głównym celem, nazwijmy to, będzie w tym momencie zdobycie tego 150 levela, bo dzięki temu będziemy mieli ten kolejny pakiet tutaj u grzybiarza, no i będzie to jakoś tam do przodu szło. Dobra, mamy coś na inteligencję, to możemy dać Mariuszowi jak najbardziej, czyli Mariusz jest, powiedzmy, już tutaj kompletny. I tutaj tak, pierścionki widzę, że na inteligencję, ale okej, okay, no sprzedajemy te pierścionki, no już lepiej jednak tego golda dostać aniżeli wrzucać do kibla, ale całą resztę możemy wrzucić. No tutaj ci mają bronię, powiedzmy, że okej, tylko ten Barbar ma takie, taką słabą, bo ma na zręczność i szczęście, ale dobra, wiecie co, to może jednak lepiej sprzedamy, może sprzedamy, będziemy tu im na razie dawać, tak, trinket jeszcze potrzebujemy, rękawice i hełm dla Barbara, dla Kunegundy bardzo podobne rzeczy, tu coś mamy na inteligencję, ale niech sobie ma na razie, buty wszyscy widzę, że mają, także buty możemy sprzedać i lecimy dalej, powiedzmy, że tak to będziemy rozwiązywać, tak to będziemy robić, bo no wiadomo, no o, już zaczynamy w ogóle przegrywać, wiadomo, że to nie są jakieś tam bardzo drogie rzeczy, żeby to teraz trzymać do tej wiedźmy i tak dalej, więc no myślę, że nie ma sensu. Dobra, no troszkę tam już zaczynaliśmy przegrywać, ale okej, okay, mamy 149 level, strasznie łatwo, powiedzmy, to wpada. Co tu jest? Zręczność, wytrzymałość, to może damy Kunegundzie. Tutaj mamy zręczność, inteligencję, z tego co widzę, dobrze widzę, tak. No to powiedzmy, że na razie Barbarowi to damy, niech on sobie trzyma. Buciki mają chyba wszyscy, jeszcze raz tutaj sprawdzam, więc sprzedajemy, broń sprzedajemy, paski chyba też mają wszyscy. Chyba że zręczność, no nie, nie jest to jakiś tam wybitny pasek, chyba że dla tej będzie, aha, bo to w ogóle dla maga jest, no faktycznie, dobra, to tym bardziej sprzedaje, a no tak, bo nie wrzuciliśmy do tego, do kibla, no nieważne, nieważne. Lecimy dalej, mamy patyczaka, patyczak to jest wojownik, no ale kurde, zobaczcie, no już tutaj są problemy, może jeszcze tym tornadem wyciśniemy 150 level, tak plus minus, chociaż nie, no mamy 56 tornado, to może jakbyśmy poklikali, to i do tego 80 byśmy faktycznie doszli. Ja tak pamiętam, że mniej więcej jak się zaczyna tornado, to mniej więcej właśnie tyle z tego tornada się dostaje, no ale w sensie do takiego poziomu się dochodzi, tak powiedzmy z buta, no ale tutaj widzimy, że no jednak tym magiem jest ciężej. Dobra, widzę, że już są jakieś problemy, czyli tak, mamy jakiś hełmik, możemy go wrzucić, tutaj na szczęście, no to lepiej, lepsze chyba to szczęście niż inteligencja, powiedzmy, więc zrobimy tak, hełmik akurat nam poleciał dla Kunegundy, więc to git, klatę mają chyba wszyscy, więc sprzedajemy cyk cyk, no i to można dać do kociołka i buty można sprzedać, te kamyki na razie trzymam, niech one sobie będą. W sumie to możemy Barbarowi wrzucić, chociaż na razie nie będziemy robić ani strefy mroku, ani wieży przez jeszcze jakiś tam, powiedzmy, okres czasu. To dobra, to na razie z tymi kamykami się wstrzymam. Tutaj mam troszeczkę golda, więc możemy od razu wrzucić w inteligencję, chociaż nie, teraz powinienem niby w HP wrzucać, ale dobra, dobijemy to mintę do 5500 ogólnie, czyli tu jest, powiedzmy, jeszcze jeden punkcik, 1135, no i lecimy sobie w tym momencie tutaj w HP, więc okej, okay, zobaczymy jak to pójdzie, zostawimy standardowo, powiedzmy, z 250 tysięcy. No i co? I czy my tutaj chcemy na Hama dobić ten level? Może poszukać jakiejś innej broni i spróbować ruszyć mrochy, lochy w tym, w strefie światła, czy niekoniecznie? No zobaczmy, no tu dosłownie kilka by nam, o, 67 tysięcy, dosłownie tam jeden albo dwóch przeciwników by nam dało level, ale dobra, powiedzmy jeszcze 20 grzybków na niego wydamy. Jeżeli się nie uda, to może pójdziemy do tego, do tej strefy. O, dobra, udało się, ok, i się udało. Dobra, jest 150 level. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy zwiadowcę, to on padnie. Znowu zwiadowca, to chyba znowu padnie. Maguś, no to padnie. Zwiadowca to pewnie też, no na wojowników musimy uważać, no bo wojownicy, wiadomo, że oni jednak są ciężcy do pokonania, no i tu jest wojownik, dobra. Czyli zgadujemy, że to jest blok, więc na razie go olewamy, to sobie damy do kociołka znowu. Te trinkety wszyscy mają, buty wszyscy mają, dobra, to w sumie to wszystko możemy sprzedać, chyba że jest jeszcze coś taniego, to od razu rozmontujemy za pamięci, 26, 33,
Dobra, no to powiedzmy, że sprzedamy na razie. Okej, okay, mamy troszeczkę golda znowu, czyli lecimy tak. Dodamy sobie znowu troszkę HP i powiedzmy, że spróbujemy pocisnąć tego tutaj rycerza, nie? Rycerza posępnego czerepu. Zobaczymy, czy to nam się uda. No tak jak mówię, na starcie odcinka, gdzie mieliśmy takie statystyki, jakie widzieliście na początku, mieliśmy na niego około 1,5% szans. No teraz wbiliśmy levele, dokładnie, wbiliśmy levele, pocisnęliśmy sobie, jeżeli chodzi o statystyki, więc tak to wygląda. Izo, o Jezusie, jaki rozrzut piękny, zobaczcie. 392 do 1030 plus 60 średnich na 3 cechy, no coś pięknego. Dobra, czyli nie musimy nawet broni szukać, robimy sobie tak, robimy sobie odzysk klejnotu w ten sposób. Ja wam w ogóle jeszcze na koniec pokażę, a to możemy go zapisać, to wam pokażę walki i na koniec wam jeszcze pokażę, jak tam nam idzie arena i tak dalej, nie, żebyście też mieli świadomość, w sensie no zarządca areny oczywiście. Dobra, no broń jest po prostu cudowna, jeżeli chodzi o wiedźmę, no to tutaj procentów mamy mało na razie. I okej, okay, jak z tym cyrkiem grozy, czy my jesteśmy tego klauna w stanie pokonać? No tak jak mówię, na starcie odcinka mieliśmy na niego 0,40% szans. No z taką bronią i generalnie, że troszkę nam poszło to wszystko do przodu, to raczej te procenty wzrosły. Ale mówię, no czy my jesteśmy w stanie to zrobić, czy nie? Klaun z młocikiem to jest wojownik, więc to wiadomo, że to nie będzie takie proste. 58 tysięcy HP, czyli no w teorii byłaby szansa, tak jak widać. No broń mamy świeżą. Aha, ja w ogóle zapomniałem zmienić tutaj tej klaty i tych rękawic przed odcinkiem. Totalnie mi to wyleciało z głowy. No i czy jest sens to w ogóle teraz robić? Ja też to mogłem w sumie sprawdzać te itemki Tornada, żeby, bo może akurat tam coś fajnego poleciało. No ale dobra, powiedzmy, że jeszcze na niego troszeczkę grzybów wydamy, zobaczymy, jak to pójdzie. To jest wojownik, bodajże kolejnych dwóch to jest tam jakiś zwiadowca, mag, coś takiego, więc może z nimi będzie prościej. No ale tutaj z tym klaunem, zobaczcie, że no są niestety duże, duże problemy, no co chwilę mu zostaje. No dobra, no to jeszcze powiedzmy 50 na niego, a nuż się uda, zobaczymy. Zawsze to jakiś, powiedzmy, mini progresik. No wiadomo, no ten cyrk grozy nam da dwa levele, także już wolę to poklikać aniżeli tornado, ale no są problemy posiadane. Dobra, udało się, super, 169 grzybków nam jeszcze zostało, mamy jakąś broń, plus 5 już nam daje, ale dobra, na razie ją zostawimy, bo w sumie mamy miejsce, to dlaczego by nie. Zapiszemy od razu to, klam z młocikiem i lecimy dalej. Teraz jest bodajże zwiadowca, dokładnie ten zwiadowca, czy by nam padł? No wydaje mi się, że on powinien być prostszy do pokonania aniżeli ten klaun, czyli ten pierwszy wojownik, no ale zobaczmy, no 75 tysięcy, dokładnie, pokonany i mamy coś, jakiś trinkecik na wytrzymałość, też go na razie zostawimy, zobaczymy, jak to będzie goldowo, no nie, no bo ja już tutaj będę chciał powoli się, tak wiecie, starać, żeby tego golda w miarę sobie pozyskiwać fajne ilości, żeby tu coś do wiedźmy zostawiać i tak dalej, no kumacie, o co chodzi. Dobra, tu niestety mamy kolejnego wojownika, szczerze myślałem, że trzeci to jest mag, ale musiało mi się coś tam pomylić. To możemy wejść jeszcze do tornada, zobaczyć, no bo z tą bronią może tego tornada jeszcze troszkę zrobimy, może jeszcze jakiś level dobijemy, tutaj cyk, dobra, mamy 157, super, no widzicie, no oni w miarę, powiedzmy, łatwo padają w tym momencie, kolejny padł. No 160 level byłoby fajnie dobić, ale chyba to nie będzie wcale takie proste, tam jakiś kolejny, tu zwiadowca, kolejny zwiadowca, czarny upiór, cyk, dobra. Czy mamy coś do wiedźmy? Mamy tutaj jeden pierścionek, ale dość tani. Czy mamy coś taniego do rozmontowania? Powiedzmy, że to rozmontujemy, no 30 tysięcy, chociaż nie, mamy tu za 9 tysięcy, okej, okay, to możemy rozmontować. No i czy coś jeszcze jest ciekawego? Czapka dla wojownika by nam się przydała, więc fajnie, jakby nam z kibla czapka dla wojownika poleciała, cyk. No niestety poleciała nam z tego, co się orientuje, dla zwiadowcy, ale daje wytrzymałość, to w sumie możemy wziąć. Dobra, tu robimy cyk, no i co? I coś jeszcze tutaj jest? A, jeszcze pierścionek, no ale pierścionka to my dzisiaj nie znajdziemy, chyba że poleci jakiś dla epicki, dlatego że no pierścionki dzisiaj chce wiedźma. Dobra, poczekajcie, rękawic żadnych nie mamy, no to tyle, to resztę możemy, powiedzmy, sprzedać, a takie to jeszcze sprzedamy, a powiedzmy takie droższe itemy, no to sobie zostawimy na razie, cyk, zobaczymy do wiedźmy. Dobra, lecimy dalej, 158 level powinniśmy zaraz wbić, tylko kto to jest? To jest wojownik, dobra, czyli to jest kolejny blok w teorii. Co my byśmy tutaj mogli porobić, żeby nam się udało coś jeszcze pokonać, żeby ten level dobić? No wiadomo, może dobijemy go zawki, to raczej nie będzie problematyczne. No ale zobaczcie, no mamy tego karłowa, tego gnoma, to jest wojownik, tak jak mówię.
No fajnie by tu było, kurde, dobra, mamy jeszcze trochę do rozdania golda, więc też możemy to wydać. Muszę pomyśleć, no najlepiej by było zmienić tak szczerze tą klatę, bo ona jest dość słaba. I te rękawiczki, to są takie dwie rzeczy, które odstają powiedzmy od reszty. No i wtedy może z tym wojownikiem byłaby szansa do zrobienia. No zobaczcie, no 900 tysięcy mu zostało. No to nie jest chyba, jakbyśmy poklikali, to może by się udało go pokonać. Ale czy jest sens w ogóle tak klikać głupio tego bez zmiany tego ekwipunku? No nie mam pojęcia, wydaje mi się, że mimo wszystko nie. Dobra, 80 grzybów, okej, no to spróbujmy jeszcze wbić ten jeden level tutaj powiedzmy na tym wojowniku, może się uda, jeżeli nie, no to trudno. Tam bardzo bliska próba, znowu bliska próba, 65 grzybów, dobra, powiedzmy jeszcze 3, 2 i 1 i tyle. Okej, levela nie wbiliśmy, trudno, ale jeszcze wbijemy może z jakiegoś środowiska, może z czegoś tego typu. Tu możemy w sumie zrobić sobie ataczek. Ten ogień na ogień będzie dość powiedzmy taki ryzykowny, to dajmy sobie wodę. Cyk, dobra, i mamy tutaj tego czompa. W sumie tym czompem może już pokonamy tego ogniokrzewa, jakby tam nam siadło, to byśmy dokładnie. I wbiliśmy 158 level, także jest git. Ten ogniokrzew w ogóle kiedy? Aha, to jest jesień. No to nas nie interesuje, dobra. Czyli co, no możemy jeszcze polecieć od początku, wszystko wam tu popokazywać. Aurę mamy dwójkę, jutro będzie trójka, codziennie epiki, wiadomo odkąd mamy kibel. A ręka, ręka was może ciekawić. Dzisiaj co prawda nie dostaliśmy ulepszenia, ale za to dostaliśmy skipa 7 dni, w sensie no same skipy mieliśmy u kupca, więc sobie troszeczkę jeszcze porozbijałem tą rękę i tego skipa kupiłem tam po około 2 godzinach tego kupca, po chyba godzinie 40 dokładnie, no bo po 2 godzinach to on znika. Także w tym momencie dlatego dostaliśmy jakiegoś tam powiedzmy boosta z runek, no i to było nie tak dawno, więc jakby no teraz sobie to wszystko po kolei rozwijam, cyk, cyk, cyk. Także no git, jeszcze powiedzmy, jeszcze jeden skipek jakby nam poleciał, no to już byśmy mieli 1000 run, zawsze to jakiś 100 jakby był, już by tu się mogło przynajmniej coś rozwijać powolutku. Natomiast no tak jak mówię, jeżeli chodzi o te runki, to skupiamy się przede wszystkim na ulepszeniach, no chyba, że ja, tak jak dzisiaj nie było żadnego ulepszenia, no to lecimy właśnie w te skipy. Dobra, no tu wam wszystko pokazałem, 71% klaserka, jakoś to idzie. Pupilki w tym momencie wyglądają tak, wczoraj zapomniałem tego dyniaka złapać w nocy, bo jakoś przed północą się położyłem i już mi się nie chciało specjalnie tam telefonu brać, żeby tylko po to, żeby tylko go złapać, więc złapiemy go sobie, mam nadzieję, że dzisiaj, jak nie zapomnę. No ale tak wyglądają w tym momencie nasze pupile. Tutaj mamy, tu mamy w sobotę dyniaka dzisiaj. Co my tu jeszcze mamy do złapania? No tego wczoraj złapałem pajałonka, to akurat z nim pamiętałem. Wtorkowo w noc na ugorze orków. Okej, no to lawopluja dzisiaj możemy złapać, muszę o tym pamiętać. I ślimuna muszę też złapać, ale to już wieczorem. Dobra, no to będę pamiętał. Tutaj te ataki, no to na razie sobie robimy. Lożki, no to doskonale widzicie, jak to wygląda. Twierdza w tym momencie tak. Będziemy chcieli sobie uzbierać kamienia na salkę dziewiątkę, żeby przynajmniej widzieli w gildii, że coś tam nam się rusza powolutku, jeżeli chodzi o te surki. No ale mówię, w ten weekend najprawdopodobniej będzie event twierdzy, to w ogóle już pod koniec odcinka, ale powiem wam teraz, więc będzie na pewno gili, na pewno nam tutaj, jeżeli chodzi o tą twierdzę, no to troszkę zbustuje. Tak pisał Leander na tawernie discordowej, że pod koniec kwietnia będzie ten event twierdzy, także no wielce prawdopodobne, no wiadomo, już mamy końcówkę kwietnia, więc że właśnie w tym tygodniu, w ten weekend będzie ten evencik twierdzy, także jeżeli ktoś na to czeka, to macie powiedzmy prawie oficjalną informację, nazwijmy to. Dobra, gildia wygląda tak, tu raczej nie będziemy nie wiadomo czego tam pokazywać, wszystko widzicie, procentów 140 w tym momencie, takim tyle mamy rycerzy. No i dobra, i możemy wejść na ten, niestety tylko dwa lochy dzisiaj zrobiliśmy, trzy, dobra, tutaj prawie zgubiłem tego ociemniałego nożownika. Obejrzmy sobie te lochy i będzie tyle, będzie koniec w dzisiejszym odcinku. Ja sobie jeszcze muszę ten kolejny pakiet kupić i powiedzmy, że może znowu coś z tego maga nagram, znowu jakiś progres zrobimy. No teraz widzicie, teraz jest to tornado, teraz jest ten cyrk grozy, tutaj fajna broń w ogóle, świetna broń, no naprawdę, no rozrzut, coś pięknego. Jeszcze jej chwilę, myślę, że przez kilka leveli używamy. Tak jak mówię, no teraz jest bardzo dużo możliwości do wbijania levela, więc wystarczy po prostu klikać, ewentualnie coś tam podmienić. Do następnego odcinka myślę, że wymienię, tak jak mówię, tą klatę, wymienię te rękawice i może te buty, to jeszcze zobaczę. No i o, tu w ogóle jak blisko. I zobaczcie, no właśnie to jest ten piękny rozrzut, że nagle nam może kryt siąść za 3 200 000. Tu jakaś broń, no ale to widzieliście, że zwykła. I wtedy myślę, że zobaczę sobie procenty szans po prostu na tych kolejnych przeciwników, w tym cyrku grozy głównie, no i będziemy tam jak
jakiś progresik znowu sobie powiedzmy nagrywać, nie? Tutaj znowu bardzo bliska próba, 8000 nieco HP nam zostało, ale grunże pokonany. Dobra, więc tak się prezentowało dzisiaj, jakiś tam progres został zrobiony, chyba 10 leveli wbiliśmy albo coś takiego, także jest git. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu w opisie, wbijajcie na Twitcha w przypiętym komentarzu w opisie. Dzisiaj przypominam, o 18 będzie live'ik i jeszcze możecie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dlatego że po raz kolejny znowu nam bardzo malutko subików brakuje do 11700 chyba, coś takiego, już w tym momencie nawet nie pamiętam. W każdym razie no tam wiem, że do kolejnej okrągłej liczby nam bardzo mało brakuje, także możecie tego subika zostawić. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!